na planie. Znajdowała się fabryka, był zupełnie budynkiem wielona, nie wiem, jak to się nazywa, do zostały zbudowane trzy piętra w wielonie i jednego dnia pojawiły się rysy na ścianach i była ewakuacja przeprowadzona. Następnie budynki zostali zniesieni do powrotu, następnego dnia cała fabryka się zawaliła. Zginęło tam ponad 1400 osób, w lutym 2000 odniosła obrażenia. I nie wiem, w tej fabryce marek, który znamy powszechnie, znaleziono marek z Marks & Spencer, LPP, czyli nasze Crockdown, Zeltek, House też bodajże. I tak, LPP zupełnie się nie odniosło do tej sytuacji, zupełnie, nawet nie skomentowali. Generalnie po katastrofie spoczęły się ruchy, które pracują nad widzeniem tej odpowiedzialności w ludziach i budowania wiedzy, ale no, niestety najważniejsze jednak zmuszanie, żeby zmienili swoje podejście. No to też nie jest takie proste, bo wiadomo, że się wykorzystuje te ludzie, ale to wykorzystywanie jest dla nich i tak szansą, bo jakby nie było tego wykorzystywania, to by nic nie było. Ale to przy każdej produkcji negowanie. Biżuterii. Nie ma sensu, trzeba chodzić. Jakby tam jest potrzeba na tą pracę, ale uważam, że te warunki są niehumanitarne. Mamy i powinniśmy się tym zainteresować, jako ludzie, którzy mamy pieniądze i też by dokonać tego pieniądze. Nasze kupno jest naszym wyborem, też zasilamy biznesy, które albo ale dobrze, jak koszulka też kosztuje na przykład produkowana w krajach trzeciego świata 10 zł i uczciwie w krajach 50 zł, którą pan kupuje? Za 50 zł. Po pierwsze, wiele ludzi uwaga na to, że jest najczęściej, nie mówię, że zawsze, najczęściej, im tańszy produkt, jeżeli chodzi o to, że tym gorszy jest materiał, tym krócej ona ponad zastosuje. W 5 praniach, to tylko będzie to wyrzucenie. A jeżeli pan zainwestuje w praniach, 50 zł, to mówię, że tak jest zawsze. Często składają nam badziecie bardzo dużo. Właśnie. To jedna jest taka trochę dłużej. Tak jak z każdym innym produktem. Nie mówię, że zawsze tak jest. Ale ja wiem, ale ludzie głosują, no, jak to nie jest tanie, no, czyli tam, gdzie jest tanie. Dlatego należy informować, bo nie każdy sobie zdaje sprawę, co się kryje, bo to nie podano. Ale dobrze, ten co zarabia na przykład... Ten co zarabia nawet po tak zwanych śmieciowych umowach. No to co on będzie się kupował? Najtańsze. Ten kupował najtańsze albo poczeka oraz podobny. Nie będzie miał się. I naprawdę faktycznie potrzebujemy tej 15 czy 20 bardzo podobnej koszulki. Też jakby przy przygotowywaniu się tutaj odkryliśmy taki test, oh, który mogą sobie Państwo, jeśli chcą, dobra, trzymajcie się chłopcy. A gdzie na tym dalej?
Stanach Zjednoczonych pojawił się termin influenza i to jest termin, który właśnie odnosi się do tego, że to można zrobić i co powinniśmy właściwie zrobić przed zakupem kolejnych rzeczy.